Hej, witam was. Fajnie, cieplutko. Znowu ciepły dzień. Słuchajcie, fotografia takiego plakatu. To jest prawdopodobnie z Chorwacji, ponieważ to jest po chorwacku albo języku właśnie innym, bałkańskim. Zobaczmy, przemyślmy. Bez WHO nie ma pandemii. Bez NATO nie ma wojny. Ratowa to właśnie po chorwacku wojna. Bez Europejskiego Banku Centralnego nie ma inflacji, a bez World Economic Forum nie ma NWO. A o tym NWO, gdzie się ukryło, już za chwilę. Dzisiaj o FedNow. Oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że słuchajcie, wszystko co powiem w tym filmie, jak i w całym moim kanale, nie jest poradą inwestycyjną. Nie może być tak rozumiane, dorozumiewane, bo to są tylko moje bardzo luźne, mocno subiektywne po prostu spostrzeżenia. Nic więcej. Po porady inwestycyjne wybieracie się do swoich doradców inwestycyjnych, których znajdziecie gdzieś na pewno na swoim terenie, tam gdzie mieszkacie. W bankach i tak dalej. Usługa FedNow, bo od tego trzeba by zacząć. Cały temat, w ogóle jeszcze tutaj zrobię dygresję. Słuchajcie, ja nie ogarniam wszystkiego. To jest normalne, zwłaszcza latem, kiedy skupiam się na różnych wyjazdach. Ktoś mi tutaj, Darek S., podsunął temat Metal Blockchain. Zainteresowałem się tym jak nigdy, ponieważ właśnie łączy się on z FedNow. I najpierw chcę przypomnieć, czym to jest FedNow, ponieważ ma być już zaraz uruchomiona. Nie wiem nawet, czy może już jest uruchomiona, bo mamy lipiec w końcu. No ale pisze, że uruchomienie pod koniec lipca. No i już jest cała lista różnych certyfikowanych organizacji finansowych, które już są gotowe do tej usługi. Już są podobno po testach i tak dalej. Ta grupa tych uczestników ma właśnie ostatnie testy teraz przeprowadzać, aby być gotowym już do obsługi banków, do obsługi transakcji pomiędzy bankami na żywo, właśnie w nowiutkiej infrastrukturze płatności natychmiastowej. Są oczywiście plusy i minusy, też o tym zaraz powiem. Chodzi ogólnie o to, aby instytucje finansowe uczestniczące w usłudze FedNow, tak, to jest oczywiście usługa Rezerwy Federalnej Amerykańskiej, w usłudze FedNow firmy oraz osoby prywatne będą mogły po prostu wysyłać, odbierać natychmiastowe płatności o dowolnej porze dnia i nocy oczywiście, a odbiorcy będą mieli natychmiastowy dostęp do środków. Tutaj widzicie te organizacje, które już są gotowe. To są przede wszystkim banki, no banki, tak? JP Morgan, Chase, tu z Hawajów, przeróżne, USA, bank Wells Fargo i inne, cała lista, a to jest dopiero początek. FedNow uruchamia właśnie taką usługę, ale z czego można by było sobie zdać sprawę, tak? Że ta właśnie usługa finansowa FedNow, opracowana przez właśnie, tak jak mówię, Rezerwę Federalną USA, to według twórców rewolucja w płatnościach detalicznych. Przede wszystkim szybkość, a więc czas realizacji w czas rzeczywisty, dowolność tego czasu, może być to niedziela w nocy na przykład, nie ma problemu. No i przede wszystkim w tej usłudze mają być zastosowane technologie właśnie typu blockchain i typu oparte, na tych blockchainach oparte smart kontrakty. Oczywiście króciutko, czym jest smart kontrakt? No to jest po prostu strona, witryna, powiedzmy tak, aplikacja, która ma być przede wszystkim bezpieczna, czyli używać w tym przypadku na blockchainie jakimś kryptografii, tak, aby zapobiec zmianie zapisów. Zmiana zapisów ma być teoretycznie przynajmniej niemożliwa, ma być bardzo przejrzysta, tak, czyli ma dawać wgląd użytkownikowi w to, kto, co, komu i tak dalej i po co. Ma być przede wszystkim wolna od tak zwanych stron trzecich, czyli
pozbawiona pośredników, tak, do weryfikowania tej transakcji. Czyli smart contract ma być autonomiczny, działać autonomicznie, tak, nie czekać na interwencję jakiegoś Kuby, tam Karola czy Marysi, żeby po prostu została dana transakcja została wypełniona, tak? Czyli jakby tak podsumować to smart contract, to ma to być, ma zapewniać łączność, czyli każda inteligentna umowa poprzez swój zestaw jakichś funkcji ma zapewnić łączność pomiędzy teraz obiektami, a więc jakimiś sygnatariuszami, którzy będą wchodzić w interakcję za pośrednictwem tej inteligentnej umowy, oraz środowisko, a więc te wszystkie inteligentne kontrakty mają być zależne od bazowego środowiska kryptograficznego, czyli właśnie od jakiegoś blockchaina itd., itd. Słuchajcie, FedNow twierdzi, że będzie ta oto usługa pozbawiona oszustw, pozbawiona kradzieży, na przykład danych, no ale tu uwaga, sami będą gromadzić te dane, tak? Na czym ma polegać taka główna różnica w normalnym systemie płatności, powiedzmy, a systemem FedNow? Ano na tym, że ma być to system zgłoszeniowy, czyli no oni to nazywają request for payment, a więc tutaj jest to jakby odwrócenie. Nie to, że wy dokonujecie płatności, tylko że odbiorca płatności wystawia wam jakby żądanie tej płatności. Odbiorca inicjuje płatność do nadawcy, tak? Odbiorca. Działa po prostu to na zasadzie dwuetapowego procesu, który ma objąć właśnie wysłanie prośby o płatność i drugi proces zatwierdzenie lub odrzucenie jej. No i teraz tak, czyli można powiedzieć, że w pierwszy etap, tak jak mówię, czyli wysłanie żądania płatności, na przykład za jakąś usługę, tak? Coś kupujecie albo jakąś usługę kupujecie. No i po tym kupnie dostajecie żądanie płatności. Na tym żądaniu ma być podane, bo w ramach smart kontraktu właśnie, którego tak ogólnie tak w tej chwili przeleciałem. A więc tak, kwota, przede wszystkim kwota, dane odbiorcy. Słuchajcie, cel i termin płatności. Czyli wyobraźmy sobie smart contract, taką aplikację, gdzie mamy pewne okienka stałe i tam muszą być te rzeczy zawarte, tak? Te, które czytam. Żądanie płatności ma być przekazywane właśnie przez FedNow, przez tą usługę płatniczą, pomiędzy wszystkimi uczestnikami tych transakcji. A więc na przykład może to być bank, no osoba fizyczna, albo bank, albo jakaś instytucja finansowa do jakiejś instytucji usługodawczej. Na przykład, nie wiem, wypożyczanie samochodów, czegokolwiek, nieważne. Wszystko, co płacimy. No i ten drugi etap, teraz co się dzieje, tak? No bo kupujemy coś, chcemy zapłacić za będziemy chcieć w systemie FedNow, to po kupnie nie my płacimy, tylko czekamy, aż żądanie płatności przyjdzie do nas. No i teraz mamy ten drugi etap. Przyszło żądanie płatności i możemy je zatwierdzić lub odrzucić. Zatwierdzenie poprzez też różne metody. A więc tak, FedNow twierdzi, że będziemy mieć takie potwierdzenie za pomocą na przykład aplikacji mobilnej, tak? Czyli na przykład wprowadzimy jakiś kod jednorazowy albo podpis elektroniczny. Wiecie, co tu jest też ciekawe? Może być w tej usłudze na przykład potwierdzenie płatności twarzą. Po zatwierdzeniu takiej płatności, no bezzwłocznie, w czasie rzeczywistym FedNow, usługa FedNow przekaże te środki od nadawcy do odbiorcy. Czy to jest zrozumiałe? Bo jeżeli ktoś was zapyta, czy gdzieś, co to jest takiego FedNow, nie? Jak to się ma odbywać, to ogólnie już powinniście wiedzieć, tak, na co to jest smart contract, że na jakimś blockchainie za pośrednictwem smart kontraktu właśnie w usłudze FedNow będzie wygenerowane żądanie płatności, które wy odrzucicie lub potwierdzicie. Na przykład, mówię, skanem, nawet skanem twarzy, tak? Albo swoim unikalnym jakimś podpisem, albo kodem, PIN-em i tak dalej. No ale FedNow twierdzi, że
żądanie płatności, dlatego jest takie odwrócenie sprawy, że nie my płacimy, tylko żądanie płatności zatwierdzane przez nadawcę zmniejszy ilość i ryzyko nieautoryzowanych transakcji praktycznie do zera. Czy tak będzie w praktyce? Nie wiem, bo wiecie, bo to życie dopiero przyniesie. Czyli tak, bo wszelkiego rodzaju płatności za towary, usługi, opłaty jakichś abonamentów, spłaty długów na przykład, a co dopiero przekazywanie płatności pomiędzy osobami prywatnymi, prawda? Gdzie ktoś może wystawić żądanie płatności na nas. No oczywiście możemy to odrzucić. Twierdzą, że o wiele to jest forma, będzie o wiele bardziej uproszczona, która będzie eliminować pomyłki wszelkiego rodzaju, źle wpisane dane kontrahenta i tak dalej, i tak dalej. A więc ma się to przełożyć na po prostu redukcję transakcyjnych kosztów, ułatwić te całe procesy rozliczeniowe. Raz, całe systemy finansowe w instytucjach finansowych będą musiały być zaadoptowane, tak, zaktualizowane. Całe procedury operacyjne, umowy i tak dalej, i tak dalej. Cała integracja z innymi systemami płatniczymi. No i teraz dochodzimy do chyba najwyższego, do najważniejszego, do ryzyka bezpieczeństwa. Szybkie płatności w czasie rzeczywistym stworzą ryzyko nowych ataków hakerskich, cybernetycznych. To bezpieczeństwo musi być cały czas monitorowane, bo na blockchainie transakcji tutaj będzie trudno cofnąć. Największe obawy budzi inwigilacja. Ale kogo? No właśnie FedNow, usługa rezerwy federalnej USA, będzie mieć wgląd. Ona z jednej strony wyeliminuje wszystkich płatników różnych, bo my już nie będziemy generować, natomiast oni będą generować, tak? Oni tak naprawdę będą tym pośrednikiem w płatnościach, ich system, i będą mieć dostęp do potężnej, rozrastającej się coraz większej bazy danych. Czyli rezerwa federalna będzie miała dostęp do ogromnej ilości danych o transakcjach. Ogromnych. Kto był uczestnikiem? Jakie kwoty? Gdzie? Skąd i za co? Do jakich celów zostaną wykorzystane te dane, to już tylko oni wiedzą. Przede wszystkim będzie to ogromna konkurencja dla usług płatniczych, tych bieżących, jak PayPal i innych. Tak, i teraz co chcę powiedzieć? Ano, zmierzam teraz do tego, że tutaj mam na przykład Cointelegraph, artykuł Toma Blackstone'a. FedNow rezerwy federalnej połączy się z Metal Blockchain. Integracja pozwoli użytkownikom na natychmiastową konwersję gotówki na stablecoiny do wykorzystania w protokołach DeFi. Słuchajcie, Metal Blockchain to jest, jak już zacząłem czytać, bo mówię, zwrócił mi Darek jest na to uwagę. Faktycznie, Metal Blockchain jest takim blockchainem, który wziął się z forka Avalanche w ogóle, co ciekawe. Z forka Avalanche. Nadchodząca usługa płatności natychmiastowych FedNow rezerwy federalnej zostanie połączona z Metal Blockchain, pisze, zgodnie z ogłoszeniem zespołu Metal Blockchain z 11 maja. Pozwoli użytkownikom Metalu na natychmiastową konwersję środków na stablecoiny i z powrotem za pomocą funkcji wyślij odbierz FedNow. To jest to, o czym mówiłem. Wyślij odbierz, tak? Wystawienie płatności, zatwierdzenie lub odrzucenie. A więc ten Metal Blockchain jest po prostu siecią kryptograficzną opracowaną przez firmę Metallicus. Tak jak mówię, na forku kodu Avalanche, a więc na rozwidleniu tego łańcuchu. Od początku Metal jest budowany na fundamencie zgodności całkowitej z ustawą o tajemnicy bankowej. I po prostu ma wbudowane funkcje weryfikacji tożsamości. To jest bardzo ważne. Chodzi oczywiście o te ustawy AML i tak dalej, anti-money laundering, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i tak dalej. Więc tutaj całkowita jawność. Zaraz wam pokażę portfel, gdzie, żeby... No ale to zaraz przejdę. Będzie zawierać, już zawiera, pod sieci o nazwie na przykład X-Chain,
Na podsieciach, na tej podsieci ma być przez programistów zapisywane, mają być protokoły przesyłania właśnie takich zasobów. Na przykład może to być coś takiego, że płatność tylko dla obywateli jakiegoś kraju na przykład, czyli zasady, nie? Zasady. Albo na przykład jakieś zasady oparte na czasie. Czyli po to jest druga exchange, żeby właśnie takie dodatkowe założenia wprowadzać. Że na przykład płatności X jakieś tam tylko na przykład do 30 tam, nie wiem, sierpnia albo coś takiego. No i inne. Czyli całą strukturę kryterii. Metal jest, słuchajcie, w ogóle jedną z pierwszych sieci, jak nie pierwszą. Blockchain, która została wymieniona oficjalnie jako dostawca usług dla FedNow. Czyli to nie znaczy, że ma nie być innych. Tak to rozumiem. Jeżeli ktoś inaczej rozumie, to mnie poprawcie, ale tak to rozumiem, że mogą być inne. Natomiast w tej chwili metal jest, na metal ma to być wszystko robione. No tutaj wypowiedź dyrektora generalnego tej firmy Metallicus, Heinera, powiedział, że połączenie metalu z FedNow może umożliwić stworzenie połączonych łańcuchów blokowych, tworząc ten duży ekosystem blockchain, bankowy, bezpieczny, oparty właśnie na tej usłudze. No i że ten system oparty na metal ma również przygotować banki na ostateczną walutę cyfrową banku centralnego CBDC oraz na emitowane przez banki monety typu stablecoin, czyli będziemy mieć wysyp stablecoinów emitowanych przez banki. No, ciekawe też, ciekawe, to samo zdanie jest ciekawe, tak? Czyli również na emitowane przez banki monety typu stablecoin, które będą mogły wchodzić w interakcję w ramach koszyka walut typu stable koszyk, więc jak już się mówi o koszykach walut bankowych, no tutaj trzeba powiedzieć, że na przykład gubernator Florydy bardzo się niepokoi o to, skrytykował ten cały system. I powiedział, że będzie naruszał prywatność, tak? Że będzie naruszał prywatność. Teraz Metal Blockchain na CoinMarketCap no staniał o 3%, bo jest 0,19, był ze 2 czy 3 dni temu po 0,23. Tutaj w rankingu jest na 4263 roku. No, tutaj jednomiesięczny cykl, no to leci w górę. Jeśli chodzi teraz o to, że ktoś sobie powie, a co mi tam, nie wypiję sobie dwóch piw, kupię sobie metal, nie? Niech sobie leży. Od razu muszę powiedzieć, że no, trzeba gdzieś to trzymać na giełdzie, wiadomo jak to na giełdzie, no, a więc na portfelu, portfel zaraz pokażę, ale od razu mówię, będziecie mogli tam wpłacić, jako anonimowo, natomiast nie będziecie mogli już z niego nigdy wypłacić, dopóki nie, z tego portfela, dopóki nie przejdziemy weryfikacji. Tak, normalnej weryfikacji. Trzeba się, no bo no nie, to jest FedNow, tak? To jest część, to jest właściwie nie część, tak? Główna podwalina FedNow. Trzeba będzie się tam zweryfikować. W tej chwili są dwie giełdy, Gate.io i MEX. Może na MEX. Zupełnie to dobrze działa. I ciekawa jest sieć Proton, ponieważ również po sieci Proton, zaraz tutaj do tego przejdę, tutaj mamy stronę, tak, no zobaczcie sobie tą stronę i tak dalej, Metal Blockchain. Co ciekawe, opłaty transakcyjne w Metal Blockchain mają różnić się w zależności od rodzaju przeprowadzania transakcji. No i tutaj mamy tabelę, która właśnie w zależności od typu transakcji, tak, to już mówię, w zależności od typu transakcji tutaj, ale te opłaty są bardzo niskie, możecie sobie tutaj dalej to czytać. Natomiast co ciekawe, zobaczcie to, no normalnie NWO, metal ma ograniczony zapas, zobaczcie cyfrę, liczbę tego zapasu, 666 milionów 666 tysięcy 666 monet. Czy to widzimy? Dystrybucja, tak, ograniczony zapas. 666 666 666. No, jaja to są, co? Powiedzcie, jaja. Oni się tym bawią. Dlaczego akurat tyle, nie? 666 666 666. Pięknie.
No i tu jest podział, tak, że Metal Foundation ma 153 miliony tam, 3 założyciele, tyle, alokacja i tak dalej, i tak dalej. Nagrody za obstawianie, znowu 3 czyli jak połowa 666. Fajnie, fajnie. Nie, oczywiście stajkowanie i tak dalej, to dopiero wymagałoby kolejnych odcinków, natomiast tutaj te opłaty, portfele, to jest portfel, bo to jest Proton tak naprawdę portfel i ta sieć Proton. Natomiast ten portfel nazywa się, to jest dla mnie, ja nigdy nie miałem portfela Proton, nie wiem, natomiast widzę, że to jest jakby inna odsłona tego samego portfela, nawet właściwie interfejs graficzny jest taki sam. I tu właśnie, w tym portfelu, jako klucz, bo jako klucz normalnie to musicie te... to wiadomo, że trzeba założyć, tak? Taki portfel ściągnąć na telefon, zainstalować, później te 12 fasolek, słów kluczowych i tak dalej, to wszystko określić swoją nazwę użytkownika, słuchajcie, swoją nazwę użytkownika, tam jest taka tabelka, wpisuje się nazwę użytkownika i ta nazwa użytkownika, co ciekawe, jest waszym adresem, będzie później. Czyli na przykład Marysia 25. Wpiszcie sobie nazwę użytkownika i adresem będzie nie jakieś alfanumeryczne cyfry i litery, tylko Marysia 25. Ten jakby login jest adresem, co jest właśnie ciekawe. Natomiast tak jak mówię, z tego portfela, jeżeli możemy tylko tam wrzucić, bo możemy tam wrzucić, to już nie wyjmiemy, nie przelejemy nigdzie bez pełnej KYC. To od razu wam mówię. Eliminuje konieczność pobierania aplikacji portfela i tak dalej, bla, bla, bla. No, że twój, wasz klucz prywatny nigdy nie opuści urządzenia, zapewni, że twoje zasoby będą zawsze pod kontrolą. I co ciekawe właśnie tutaj, umożliwi dodawanie różnych urządzeń podpisujących do konta. To jest to, co mówiłem, mówiąc przed chwilą o FedNow. Czyli będziemy w różny sposób mogli podpisywać, czyli różne metody stosować autoryzacji transakcji. I między innymi właśnie Face ID, a ja wam mówię, że w Chinach już poprzez Face ID, identyfikację twarzy, ludzie są wpuszczani na tereny różnych przedsiębiorstw, ośrodków, punktów zabaw nawet, dyskotek i tak dalej. Są wypłacane pieniądze, jest autoryzacja poprzez Face ID zakupów w sklepie, kupowania biletów komunikacyjnych i tak dalej. No? W Chinach to już jest. Czyli to idzie w tą samą stronę. Przy użyciu generalnie danych biometrycznych z pozycji na przykład waszego smartfona. No jest mowa właśnie o tych, już długo mówię, ja tak mówię trochę rozwlekle, ale chcę, podzielić się po prostu tak, jak ja to rozumiem, tak? A więc równoległe sieci, właśnie ta sieć Proton, jedna fraza początkowa do odzyskiwania konta, oczywiście stejkowanie, możemy tworzyć sobie, możemy być walidatorami i tak dalej, jeżeli tam, ale to już jest zdobywać te nagrody, ale to już trzeba mieć tam odpowiednią ilość, ale nie tak chyba dużą tam tych metali. Osobny temat. Czy to się rozwinie, czy nie? Nie mam, nie wiem. Wychodzi na to, że jest to coś ciekawego. Czy warto być w sieci, w tej sieci Metal Blockchain? Czy warto posiadać ich natywne tokeny Metal? To już sami sobie musicie odpowiedzieć. Nie wiem. Ja tylko tak powiem, że może jednak warto, zamiast wypić dwa piwa więcej, nie wiem, jak ktoś bardzo chce zakupić, może, nie musi, to jest jego ryzyko. Portfel WebAut to jest tutaj, widzicie, z usługi Google Play, można sobie go ściągnąć i po sieci Proton sobie to wszystko przesyłać, właśnie na przykład z giełdy MEX. Nagadałem się, mówię, nie zachęcam, ponieważ to nie jest żadna porada inwestycyjna, ale może czasami warto być gdzieś w czymś, zwłaszcza, że to coś dzisiaj na przykład ma taką wartość, jaką ma. Na przykład 19 groszy za jedną monetę Metal Blockchain. No, kochani, na dzisiaj to wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Miało być krótko, wyszło jak zwykle dłużej. No, ale nic, na razie, hej.